Wam wszystkim za to dzisiejsze uczestnictwo w przemarszu, za to, że przyszliście w kamizelkach, ale też bardzo bym chciała, żebyście pamiętali, że te kamizelki powinniście nosić na co dzień. Zaczęła się teraz pora taka smutna, jesienna. Popatrzcie, jak te kamizelki spowodowały, że tak radośnie na wszystkim na sercach, bo przypominają nam troszeczkę słoneczko. To po pierwsze. Po drugie, stajecie się widoczni. Rano przyjeżdżacie do szkoły, często jest jeszcze ciemno. Wychodząc również jest ciemno. Warto więc pamiętać, aby te obrazki jakieś mieć na sobie. To nie muszą być kamizelki, ale to wystarczą różne te paseczki, które macie na ubraniach, na teczkach. To mogą być jakieś serduszka na waszych teczkach, tak żebyście zawsze byli widoczni dla tych, którzy jadą, są na jezdni. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że niektórzy z was, starsi, już chodzą sami, a nie wszędzie jeszcze w Sposzowicach i w okolicy mamy chodniki dla pieszych. Dlatego pamiętajcie o tych obrazkach, one są dla nas, dla kierowców bardzo ważne. Sama jeżdżę samochodem i wiem, jakie to ma dla mnie znaczenie, kiedy na przykład rowerzysta przede mną jest widoczny. Bo często, kiedy zbliża się zmrok, wiedzie sobie ktoś na rowerze, światła jeszcze nie działają, on jest szary, ponury, bury i jest po prostu dla osoby kierującej pojazdem niewidoczny. Więc mam nadzieję, że ta akcja, którą tu dla was przez dwa miesiące prowadziła pani Kasia Jurkowska, pani Marta Jakęczak i pani Marta Stokłosa, marszałek, zapadnie wam w serca i będziecie pamiętać o tym, co dla was jest najważniejsze. A najważniejsze jest pamiętajcie zdrowie i życie.